Our trouble didn't create this day. Nasze kłopoty nie stworzyły. Our neighbors did not make this day. Nasi sąsiedzi też nie stworzyli. Your wife and your husband didn't make this day. Ani żona twój, ani mąż twój nie. Your children didn't create this day. Twoje dzieci nie stworzyły. Not your government made this day. Ani twój rząd nie stworzył tego. Not even your own strength made this day. Twoja własna siła też nie przyczyniła. But you are watching me alive today.
Ale jesteście dzisiaj przy życiu. Because of one single reason. Z jednego powodu. That this is another beautiful day that your Lord, your God has made for you. Jest to kolejny piękny Hallelujah. Dzień, który Twój Pan uczynił dla Ciebie. Therefore you have every right to rejoice and be glad in it. Dlatego masz wszelkie prawo, żeby się nim cieszyć i radować. Hallelujah. If you're watching us, it's Pastor James and Angela James Odwell from Warsaw, Poland, where Jesus lives. Zadaję Was Pastor James razem ze mną i asystentką z Warszawy, z Polski. Amen. Yeah, I forgot. Jesse is also here. Jesse, say hello. Hello, say hello. Good. You know, she's waving like a princess. You see that? Can you even do that? Praise the Lord. Amen. We've got a word for you today. Mamy dziś dla was słowo. Hallelujah. Ability to hear clearly. Zdolność, aby czysto czy przejrzyście słyszeć. Most often when we read the Bible, często kiedy czytamy Biblię, there are certain things that the Holy Ghost has to show you for you to see them. Są tam takie rzeczy, które Duch Święty musi wam pokazać, żeby je zobaczyć. And then if you read the Bible like a novel, you don't get to see those. A kiedy czytacie Biblię jak taką powieść, no to rzadko można te rzeczy zobaczyć. In fact, when you read the Bible like a novel, you're gonna come out with condemnation. Szczerze mówiąc, nawet kiedy czyta się Biblię jak powieść, to człowiek dojdzie do takiego wręcz osądu czy potępienia. You come out feeling guilt. Wyjdzie z winą, z poczuciem winy. But if you read the word of God through the Spirit of God. Ale kiedy czyta się Słowo Boże, Duchem Boga. That is when it gives you life. To właśnie wtedy daje ona życie. Hallelujah. I want you to pray this morning, Kim. Could you please lead us in prayer? Just let it stay in Polish. I can chip in a little bit in English. Just, you know, switch that off. Just you want to go to Amy? Okay, take it and go to Amy. Okay. Take it and go to Amy to play for you, okay? Pray with us. In Jesus' name. Okay, if you don't want to pray, then you're going to have to take this away from you. Amen. Jesus. Amen. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten świt poranka, za ten cudowny, piękny dzień. Dziękujemy Ci za rzeźkość Twojego słowa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś naszym Zoe, że jesteś naszym tchnieniem. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty napełniasz nasz umysł, że napełniasz nasze serce, że jesteś sercem, że jesteś motorem pociągowym naszego życia, że wypełniasz każdą część naszego ciała. Panie, przeszywaj każdy jeden atom naszego ciała. Przyszywaj wszystko, Boże, co nas otacza i niech jasność Twoja świeci przez nas na wszystkich. Niech dotyka wszystkich, którzy są wokół nas, naszych bliskich, żony, mężów, dzieci, sąsiadów, nasze rodziny. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten cudowny dar, jakim jest Jezus Chrystus. Dziękujemy Ci za to, że jest w naszym życiu. Dziękujemy za to, że emanuje. Dziękujemy, że używa nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. My God, I want to thank you so much for this day. Ojcze, dziękujemy Ci tak bardzo za ten dzień. We thank you for your presence that is ever with us. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, która jest tu z nami. Father, it is you that we live, move and have our being. Panie, to w Tobie jesteśmy, poruszamy się. You are the God of our salvation. Jesteś Bogiem naszego zbawienia. You are our strength. Jesteś naszą siłą. Our joy. Naszą radością. Our peace. Naszym pokojem. Our prosperity. Naszym dobrobytem. You are our day. Jesteś naszym dniem. It is your breath that has given us this moment. To Twoje tchnienie dało nam ten moment. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. And in the power of the Holy Ghost. I mocy Ducha Świętego. For we bless you for this Saturday. Ojcze, błogosławimy Cię, dziękując za tę sobotę. We thank you for the blessings you have fused into this day. Dziękujemy Ci za te błogosławieństwa, Panie, jakim nas dajesz, obdarzasz nas. It is not by power, it is not by might. Nie przez siłę, nie przez umysł. But by your Spirit to God. Ale przez Twojego Ducha Boga. We are humbled to be your children. Panie, w pokorze stajemy się Twoimi dziećmi. For it is a great grace to be able to hear your voice. Hey, Panie, aby słyszeć Twój głos. It is a great grace, mighty God, to be able to hear your voice. And the confidence to speak your word. I pewność, aby mówić, deklarować Twoje słowo. In the name of Jesus. Mighty God, we pray for those that are watching us even this morning. Modlimy się za tych, którzy oglądają nas nawet w tej chwili. That your grace, Almighty God, will continue to protect them. Będzie dalej ich chronić. We continue to enlighten them.
będzie rozjaśniać. In the name of Jesus. My God, as they hear your word today. Boże Ojcze, słyszą Ci dzisiejsze słowo. May they respond to it, my God. Odpowiedzą na nie. In the name of Jesus. When they hear your word today, my God. Panie, kiedy będą słyszeć Twoje słowo. Let nothing be able to take away those words. Niech nic nie odbierze im tego słowa. For the entrance of your word, my God. Bo wejście Twojego słowa. Builds us. Buduje nas. Strengthens us. Umacnia nas. Makes us stronger, God. Czyni nas silniejszymi, Boże. In the name of Jesus. Imię Father, I thank you. Ojcze, dziękuję. For I know your word is powerful. Bo wiem, że Twoje słowo jest mocne. And nothing can stop your word. I nic Twojego słowa nie zatrzyma. Therefore, my God, I decree and I declare this Dlatego, morning. Boże, ja deklaruję i ogłaszam dzisiaj. Let these words have accuracy of effect. Niechaj te słowa mają swoją dokładność wyniku. In the name of Jesus Christ. Father, I know Ojcze, ja wiem, that none of these words will come back to you empty. Żadne z tych słów nie wróci do Ciebie puste. Therefore, I thank you in advance. Dlatego, Panie, dziękuję Ci już teraz. For the things that these words are going to bring to pass in their lives. Za wszystko to, co słowa te przyniosą. In the name of Jesus. Thank you, mighty God. Father, we don't pray for them alone. Ojcze, i nie modlimy się za nich. We pray for all those that are going to hear this word through their social platform or through their words. Usłyszą to dzisiejsze słowo również przez ich platformy, przez to, jak oni to tym się podzielą. Father, we pray for them as well. Również za nich modlimy się. That they will receive the same power. Aby otrzymali tego samego. Of this word. Tego słowa. Thank you, mighty God. Dziękuję Ci, Panie. And Father, we give you all the praise. Ojcze, Tobie oddajemy wszelką. We give you all the glory. Tobie oddajemy całą. Give you all the honor. Cały honor. In Jesus' mighty name we pray. Potężnym imieniu Jezusa. Amen. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Glory amen. Be to God. Amen. Please, I hope the audio of this video is quite clear. Mamy nadzieję, że odbiór jest dobry. Amen. Amen. Our God is really a good God. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Now, today's communion is called the Communion for Clarity. Jest to komunia. Dzisiejsza komunia jest komunią czystości, czy komunią przejrzystości. Clarity. Przejrzystości. Being able to hear clearly. Czyli i czystości, czyli być w stanie wyraźnie, przejrzyście słyszeć. The Bible says the entrance of God's word. Biblia mówi, że wejście Bożego słowa. The entrance of His word. Wejście Jego słowa. The word enters into your heart through your hearing. Kiedy Jego słowo przez Twoje słuchanie, przez Twój słuch wchodzi w Twoje serce. It could be spiritual hearing. Duchowe słuchanie. Also physical hearing, like you ale can get us now. Tak jak słyszycie nas teraz. That is physical. To jest właśnie fizyczne. But sometimes God also speaks to your spirit man. Ale czasami Bóg przemawia do Twojego duchownego człowieka. Remember the Bible said. Pamiętaj, that God is a spirit. Bóg jest duchem. And those that worship God must worship God in spirit and in truth. Wielbią Boga, muszą czynić to w duchu i prawdzie. Deep calls to deep. Głębia przyzywa głębię. So God's spirit ministers to our spirit. Znaczy, że Duch Boży głosi naszemu. So there are so many ways God speaks to His children. Jest wiele sposobów, w jakie Bóg przemawia do Jego dzieci. So many ways. Tak wiele sposobów. God speaks to His children. Jakie Bóg przemawia do swoich dzieci. But most important thing is this. Ale najważniejsze jest. What you hear. Co słyszysz. So that is why today's communion is very important for you. Dlatego ta dzisiejsza komunia jest dzisiaj bardzo ważna. That you will be able to, if possible, get your pen and your Bible and your notes. Jeżeli to możliwe, weźcie notatnik, długopis. So you can get some things done in your notebook. Żebyście sobie wynotowali pewne information rzeczy. That is not retrievable, is not usable. Informacja, której nie da się odzyskać, jest zbyt użyteczna. Any information. Jakakolwiek informacja. You don't have the possibility to get back to. Do której nie możemy powrócić. Is completely useless to you. Jest bezużyteczna. It's like money you have in the bank. To jest tak jak pieniądze w banku. But you cannot take it. Których nie można wyjąć. So you have that is not your money. Znaczy, że to nie są wasze pieniądze. Any money you cannot take here from the bank. Jakichkolwiek pieniędzy nie da się wyciągnąć z banku. That is not your money. To znaczy, że to nie są twoje. So I want to encourage you this morning. Dlatego zachęcam was dziś rano. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Be blessed as you hear this word. Abyście byli błogosławieni, słysząc to dzisiaj. Now our Bible reference, first of all, the caption of our year is the God factor. Tytuł na ten rok to Boży czynnik. Hallelujah. The God factor. Boży czynnik. That is our caption for this year. To jest temat na cały rok. And last year the Lord spoke to us in His mercy and grace. The Lord spoke to us in His mercy and grace. Jezreel, you want to go upstairs, do you hear me? Łasce, miłosierdziu.
Praise God. Last month was month of consolation and comfort. Maj to był miesiąc pocieszenia i komfortu. And this month says God's immutability. A ten miesiąc to jest miesiąc Bożej niezmienialności. God's immutability. Jego niezmienność. Now watch this. Our Bible reference is taken from Genesis chapter 12 to verse to chapter 28. Odnośnik czytanie biblijne na ten rok to Księga Rodzaju od 12 rozdziału do 28. So what we try to do is to these topics we have, we find them in the text that God has given to us. Te tematy, które mamy, znajdujemy w tych właśnie czytaniach, jakie dostajemy od Boga. So this communion, this conversation is going to be taken from the text God has given to us. Komunia, którą mamy dziś rano, jest właśnie z czytania, którą Bóg nam. Because I want us to go back Genesis chapter 12. Chcę, żebyśmy wrócili do Księgi Rodzaju 12. And I wanted to see something very important there. Chcę, żebyście tam coś ważnego zobaczyli. Could you give me Genesis chapter 12, just the very first verse. Genesis chapter 12. Mm-hmm. Hallelujah. Go ahead. 12:1. Yes. Rzekł Jahwe do Abrama. Stop. What did he say in Polish? Jehovah said to Abraham. Okay, let's stop right there. That's the thing right there. I tyle. Now watch this. Zobaczcie. If you just read, gdybyśmy po prostu, and the Lord has said to Abraham, get thee out of thy country, from thy kindred, from thy father's house, unto a land that I will show you. Mm-hmm. But you need to pause. Ale trzeba się zatrzymać. And this is what the Holy Ghost does for his children. To jest to, co Duch Święty robi właśnie ze swoimi dziećmi. When you say, and the Lord has said to Abraham. Kiedy mamy, rzekł Jahwe do Abrama. The Holy Ghost will ask you a question right there. To Duch Święty tu zada wam pytanie. How? Jak? How? Jak? Where? Gdzie? When? Kiedy? In what occasion did God speak to Abraham? Z jakiej okazji Bóg przemówił do Abrama? And the Lord has said to Abraham. Rzekł Jahwe do Abraham. How did Abraham hear? Jak Abraham usłyszał? How did he know it was God? Skąd on wiedział, że to był Bóg? By the special grace of God. Przez wielką I've been able to say certain things to church disciples. Byłem w stanie powiedzieć uczniom. Which was wiele rzeczy. Which was specific to their life and circumstances. Które były konkretne względem ich życia i sytuacji. How do you know when God is speaking? Skąd wiesz, że Bóg mówi? By the special grace of God as well. Również przez łaskę Bożą. I've had people come to me, even in the church. Były osoby, które przyszły do mnie. Say some most foolish things. Mówiły najgorsze głupoty. And they say it's God. I mówili, że to Bóg. After a month. Po miesiącu. They said no, it wasn't God. Przychodzili i odwoływali to, mówiąc, że to nie był. How do you know when God is speaking to you? Skąd wiedzieć, że Bóg mówi do nas. And that's what I call the communion of clarity this morning. Dlatego dzisiaj mamy komunię tej czystości. For you to know. For you to know. Abyśmy wiedzieli. When God is speaking to you. Kiedy Bóg mówi do nas. And how you can boldly receive His word. Jak odważnie możemy przyjąć Jego słowo. Take it back, just read. So, how you be able to know God is speaking to you? Skąd poznać, że Bóg do nas mówi. And how to respond to it. Jak odpowiedzieć na to. Hallelujah. So God has said to Abraham. Bóg rzekł do Abrama. Now, I want you to watch this. Zobaczcie. The rest of the thing God said to Abraham. Pozostałe rzeczy, które Bóg powiedział. Depends on Abraham's hearing. Zależy od posłuchu Abraham. Because you cannot respond properly to an action, to a command, if you don't hear clearly. Bo jeżeli nie słyszymy wyraźnie, czy jasno, przejrzyście, to nie będziemy w stanie właściwie odpowiedzieć. Another point is, kolejny punkt. The person who is speaking to you. Osoba, która mówi do ciebie. For instance, na przykład, if my child, jeżeli moje dziecko, if Jezreel right here, jeżeli Jezreel tutaj, tells me, father, I want you to buy me a wristwatch. Powie mi, tato, chcę, żebyś kupił mi zegar. I would take it, he said something, she said something on television. Na przykład obejrzy sobie coś w telewizji. But yes, I'm excited. I popadnie w ekscytację. I'm not going to respond to it. Ja na to nie odpowiem. I might just say, okay, baby, I heard you. Mogę powiedzieć, dobrze, kochanie, usłyszałem cię. But if my wife says,
Obim, I need a wristwatch. Ale jeżeli moja żona powie mi, kochanie, potrzebny obim, potrzebny mi zegar. So the source of information. To źródło informacji. Defines an information. Definiuje informację. The source of an information. Źródło informacji. Gives clarity to an information. Daje jasność informacji. How then do you know the source of where information is coming from? Skąd poznać to źródło informacji? Skąd ta informacja pochodzi? You must know this. Musicie wiedzieć. Abraham lived in a society where they were worshiping idols. Abraham żył w takim społeczeństwie, gdzie uwielbiano bożków. Abraham lived in a society żył w takim społeczeństwie, where people were worshiping idols. Gdzie ludzie uwielbiali jakichś bożków. How then did Abraham? How was Abraham then able to discern the voice he was hearing? Skąd zatem Abraham był w stanie poznać głos, który on słyszał? Let me remind you. Przypomnę. What Abraham heard? Co Abraham usłyszał? Was so powerful. Było tak potężne. That Abraham left. Że Abraham his whole life. Zostawił. Left his parents. Zostawił rodzinę. His family. Rodzinę. His city. Miasto. His country. To a different land altogether. I ruszył do zupełnie obcej mu ziemi. Because of what he heard. Z powodu tego, co Bible said. Biblia mówi. Faith comes by hearing. Wiara przychodzi przez słuchanie. And hearing by the word of God. Słuchanie słowa Bożego. What you hear. Co słyszysz. Controls you a lot. Kontroluje cię i to therefore bardzo. It's important. Dlatego jest ważne. That you watch what you hear. Żebyś uważał na to, co słuchasz. Let me remind you. Przypomnę. That it was what Abraham, Eve heard in the garden. To, co Ewa usłyszała w ogrodzie. That got her into a conversation she shouldn't get involved in. Sprawiło, że ona weszła w rozmowę, w którą nie powinna wchodzić. If Abraham, if Eve. Jeżeli Ewa. Had watched her conversation. Uważałaby na swoją. Or should I say, what she was listening to? Albo powiedziałbym, uważała na to, czego słuchała. The serpent was not the only voice in the garden. Wąż nie był jedynym głosem w ogrodzie. I'll prove that to you. Udowodnię. The Bible said Biblia that the whole creation że całe stworzenie speaks of God. Mówiło o Bogu. Which means the trees in the garden znaczy, że drzewa w ogrodzie the animals in the garden zwierzęta w ogrodzie we are also preaching the gospel to Eve. Również głosiły Ewie. Let me say that again. Powtórzę. The Bible declared Biblia mówi in the book of Romans that the whole creation że całe stworzenie speaks of God's power, goodness. Mówiło o Bożym dobrze, o Bożej miłosierdziu, o tym, jaki jest dobry. That is so, with or without a pastor. A to oznacza, że z pastorem czy bez if pastora, you open your heart, jeśli otwierasz serce, you will hear God. To usłyszysz Boga. So the serpent was not the only voice in the garden. Zatem głos węża nie był jedynym głosem w ogrodzie. That is to say, inaczej mówię, child of God, dziecko Boże, who you give your ears to is very important. To, komu, czy względem kogo nasłaniasz swoje ucho, nastawiasz je, jest bardzo ważne. The Bible said, Biblia mówi, there are many things that look right to a man, jest wiele rzeczy, które wydają się człowiekowi właściwe. But the end is destruction. Ale na końcu jest zniszczenie. There are many things that look right to a man. Jest wiele rzeczy, które człowiekowi wydają się właściwe. But the end is destruction. Ale na końcu jest zniszczenie. Be careful what you hear. Uważaj na to, czego słuchasz. The Bible said, Biblia mówi, in the last days, że w ostatnich dniach, people will not receive sound ludzie doctrine. Nie będą przyjmować zdrowej doktryny. But they would like to listen to those things which are sweet to their ears. Słuchać tego, co jest im słodkie, co im pasuje. Abraham. Didn't hear things that were sweet to his hearing. Nie usłyszał rzeczy, które były mu słodkie. Because he would have had comfort. Bo usłyszał. Would have heard of things of comfort. Komforcie. Oh, stay back with your people. Zostań ze swoimi ludźmi. Bow to these idols. Klęknij przed tymi bożkami. Do things the way the world are doing it. Rób tak, jak oni robią. There's nothing different between you and others. Nie różnisz się od innych. This lifestyle is normal. Ten styl życia jest normalny. We have evolved. Wszyscy zewoluowaliśmy. We are now sophisticated. Teraz jesteśmy super wypasieni. You can just live anyhow you want to live. Możesz żyć, jak tylko ci się podoba. That is what devil will speak to him. Właśnie to diabeł by mu powiedział. But he had a word. Ale on usłyszał słowo. That was pushing him out of his comfort zone. Które wypychało go z jego strefy komfortu. He had a word. Usłyszał słowo. That was pushing him out of his comfort zone. Które wypychało go ze strefy komfortu. And he responded. I
I on odpowiedział. Child of God. Dziecko Boże. Be careful what you hear. Uważaj, czego słuchasz. My task this morning. Moje zadanie dzisiaj. Is to show you the two world that we live in this present time. Pokazać wam dwa światy, jakie mamy żyjąc tutaj w tym czasie. And then we are going to take this communion. Potem przejdziemy do komunii. And I'm going to pray. Będę się modlić. That when you receive this communion today. Że dziś, kiedy przyjmiecie tę komunię. That a part of you. To część ciebie. That shouldn't listen to things of the world will be awakened. Która nie powinna słuchać rzeczy ze świata. To respond to będzie God. Aktywowana i zacznie odpowiadać. Hallelujah. In the name of Jesus. Imię Jezusa. Now while you're watching us, kiedy oglądacie, find it in your heart to click, just click on share. Udostępnijcie to słowo. And God will bless you for doing a that. A Bóg was z pewnością popłynie. May I also remind those of you that claim to be a part of our ministry. Przypomnę również, że ci, którzy są częścią naszego naszej społeczności kościelnej. It's rather ridiculous for you to claim to be a part of this ministry. We don't even share the videos of the ministry. Powiedziałbym, to jest nawet byłoby śmieszne, gdybyście deklarowali, że jesteście członkami tej społeczności, a z jakichś powodów nie udostępniali tego. Apparently, you don't really know what you believe in. Tak naprawdę to chyba nie wierzycie w to, co wierzycie. Either you're not proud of your family, albo nie jesteście dumni ze swojej rodziny or you're not comfortable with your family, albo nie macie komfortu z tą społecznością kościelną, or you are deceiving yourself. Albo oszukujecie siebie samych. Hallelujah. Praise the Lord. And God bless all of you that are so keen in helping us spread this gospel. Niech Bóg błogosławi wszystkich tych, którzy pomagają szerzyć słowo Boże. May the Lord bless you. Niech Pan was błogosławi. Hallelujah. Alleluia. Thank you, Jesus. Jesus, sit down. No, sit down, please. Praise the Lord. Chwała Bogu. Amen. Amen. Glory be to God. Chwała Panu. So question is, how did Abraham hear God? Pytanie, jak Abraham usłyszał Boga? How was he able to know? Jak był w stanie wiedzieć? And then let me remind you. Przypomnę wam. Jesus, go to Gospel of John chapter 15 verse... Ewangelii Jana 15. Let me check this out myself. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Mary God. Dziękuję potężnie Boże. John chapter 9, chapter 12. Jana 12. Let me be sure of this. 12:9. Thank you, Jesus. Dziękuję, Jezu. Jana 15. 15:19. Could you read that for them? Watch this. 15:19. If you were. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co jest jego. You know what? Start from 17-19. Od 17. A to wam nakazuje. Miłujcie się wzajemnie. A kiedy świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie nienawidził pierwej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem ze świata. Świat was nienawidzi. Hallelujah. Says, watch this, says, from verse 13 says, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Yeah, 18. 19 now says, if you were of this world, the world would love you as its own. But because you are not of this world, I have chosen you out of this world, therefore the world hates you. Listen to this. You need to understand there are two worlds we are living in this present time. Musicie zrozumieć, że są dwa światy w tym czasie, w którym żyjemy. And most of you don't really get this. Wielu z was tego w ogóle nie pojmuje. Yes, it's good to be nice to your neighbors. Dobrze jest być miłym dla sąsiadów. Let me tell you why you should be nice to your neighbors. Powiem dlaczego. Not because you don't know they are evil. Nie dlatego, że nie znacie ich zła. And when I mean they are evil, a kiedy mówię o tym, the thing that controls them. Mówię o tym, kiedy wspominam tu o tym źle, to mam tu na myśli siłę, jaka ich kontroluje. Let me rephrase this. Inaczej to powiem. I'm not saying that anyone
And all your neighbors are evil. Ja nie twierdzę, że wszyscy sąsiedzi są źli. But what I'm saying to you is this. Ale co mówię, to jest to. Anyone who doesn't have the spirit of Christ. Każdy, kto nie ma ducha Chrystusa. Has the potential to do anything terrible. Ma potencjał, aby czynić naprawdę złe rzeczy. Because the Holy Spirit. Ponieważ Duch Święty. Is the constrainer, is the one that holds back people. Jest tym, który trzyma, ciągnie ludzi. There are things I can't do. Są rzeczy, których ja nie mogę. Not because I don't want to do them. Nie dlatego, że ich nie chcę. But I've given my life entirely to the Holy Ghost. Ale dlatego, że całkowicie oddaję swoje życie Duchowi Świętemu. So the Holy Spirit. Duch Święty. Now lives in me. Żyje we mnie. And directs my thoughts. Kieruje moimi myślami. I'm a product of the Word of God. Jestem produktem Słowa Bożego. I live by the Word of God. Żyję Słowem Bożym. I see the Word of God. Widzę Słowo. I hear His voice everywhere I go. Wszędzie, gdzie pójdę, widzę i słyszę. So He controls my actions. Znaczy, że On kontroluje moje czyny. Let me say this to you. Powiem. Even your boss who is nice to you. Nawet twój szef, który jest dla ciebie miły. Even your friends that are nice to you. Twoi przyjaciele. Anyone who is not born of God. Każdy, kto nie jest narodzony has the potential to do anything. Ma potencjał, żeby zrobić cokolwiek. And I mean negatively. W złym znaczeniu. So Jesus sent us here. Jezus. That you are not part of this world. Mówi nam tutaj, że nie jesteśmy częścią tego świata. You are not part of this world. Nie jesteś częścią tego świata. Christians are like Vatican. Chrześcijanie to jest tak jak Państwo Watykan. Vatican is a country within Italy. Watykan to jest państwo w państwie Włochy. Even with their own currency. Mają własną walutę. With their own president. Własnego prezydenta. We are with their own parliament. Z własnym rządem. And their own laws. Z własnymi prawami. So are the life of a Christian. I tak też jest w życiu chrześcijan. We are like a nation within a nation. Jesteśmy jak naród w narodzie. So child of God. You need to know that first. Musicie to pojąć. Because if I'm going to tell you how you can hear spiritually, bo jeżeli powiem wam, jak można duchowo słyszeć, I have to define your environment for you first. To najpierw muszę zdefiniować wasze środowisko. And then get you into your real identity. I wprowadzić waszą prawdziwą. Thank you, Holy Ghost. Now let's go into Ephesians chapter 6, verse 12. Efezjan 6, 12. Nie walczymy z ludźmi, ale ze zwierzchnościami, władzami, rządcami świata, ciemności i złymi duchami w przestworzach. Mm-hmm. Beautiful. It says, we wrestle not against flesh and blood. That's what I told you. If you don't have the spirit of Christ, mówiłem wam, że jeżeli nie macie ducha Chrystusa, necessarily have a contrary spirit. To macie, w ten sam sposób macie tego przeciwnego ducha. And what controls a man? Co kontroluje człowieka? Is the spirit within a man. To jest duch człowieka. What controls a man? Co kontroluje człowieka? Is the spirit within the man. To jest duch, jaki jest w takim człowieku. If you're not born again, jeśli nie jesteś nowonarodzony, you'll be controlled by lots of, because there are many spirits out there. You can be controlled by a lot of spirits. Możesz być kontrolowany, ponieważ jest wiele duchów. Your emotions. Twoje emocje. Spirit of anger. Duch gniewu. Frustration. Frustracja. Confusion. Zamęt. There are thousands of them. Jest tysiące of them. Duchów. Remember the woman that Jesus cast demons. A man that Jesus cast demons out of. Pamiętacie człowieka, z którego Jezus wyrzucił demony? He said the demons said we are legions. Demony powiedziały, że jest ich legion. Pełno, masa. Thousands of demons living in a man. Tysiące demonów, które żyły w jednym człowieku. There's only one spirit of Christ. Ale jest jeden tylko duch. And there are thousands and millions of demonic spirits. I tysiące, miliony demonicznych duchów. Some of them are calm. Niektóre z nich są takie spokojne. Some of them are nice. Niektóre z nich są miłe. For instance, na przykład, the spirit of a pedophile. Na przykład duch pedofila. Are nice to kids. Jest miły dla dzieci. Buy them chocolate. Kupuje czekoladę. Massage their hair. Masuje im głowę. Be nice to them. Jest miły dla nich. Until they get you in an environment where they have authority. Aż wprowadzają takie dziecko w miejsce, gdzie ten duch
ma autorytet. Some demons are really, really nice. Niektóre demony są naprawdę miłe. When a demon is nice to you, kiedy demon jest miły, it's only strategizing, it's only finding a strategy, strategii, to get you to a place of destruction. Żeby wciągnąć takiego człowieka w miejsce zniszczenia. You see, spirit of anger, duch gniewu, can hide in a person, może ukrywać się w człowieku, until get into marriage, aż taki człowiek wejdzie w małżeństwo. Then he comes out. I wtedy ten duch się manifestuje. Because that demon wants to get you in a place where you can have a maximum destruction. Bo taki demon chce doprowadzić się do miejsca, w którym dozna, w którym sprawi, że będzie maksymalne zniszczenie. Jesus said, Jezus powiedział, when I am lifted up, kiedy ja jestem wywyższany, I will draw all men to me. To przyciągnę wszystkich ludzi. The enemy also, wróg również, wants to be lifted up. Chce być wywyższony. So as to cause maximum destruction. Tak aby sprawić, wprowadzić maksymalne zniszczenie. When Jesus is lifted up, kiedy Jezus jest wywyższany, he will raise all, he will set all men. To on zbawia wszystkich ludzi. When devil is lifted up in a right environment, he wants to be. Kiedy diabeł jest wywyższany w jakimś środowisku, w którym chce być wywyższany, he will bring maximum destruction. To będzie wprowadzał maksymalne zniszczenie. That is why we as ministers, dlatego my jako głoszący, we must have the balls to say things the way they are in the church. Musimy mieć odwagę, aby mówić o rzeczach wprost w kościele. You don't romance with the devil. Nie romansuje się z diabłem. You don't compromise with the devil. Nie idzie się na kompromis z diabłem. You don't do that. Nie robimy tego. Because he will attack. Bo on z pewnością zaatakuje. So here Bible is telling us, Biblia mówi nam, so we are not fighting flesh and blood, że nie walczymy z ludźmi. Which means that your neighbor or your husband or your wife who is being evil, a to oznacza, że twój sąsiad, mąż czy żona, którzy są źli, they're not in charge of their actions. Oni nie kontrolują swoich. Something has possessed them. Coś ich przejęło. Something has taken hold of their life. Coś przejęło ich życie. You have a child. Masz dziecko. The child likes to lock himself or herself in a room. I to dziecko lubi zamykać się w pokoju. Has no contact with you. Nie ma z tobą kontaktu. Let me tell you, if you're watching me, listen to this, if you're a parent. To jest dla rodzica jakiegoś. You must learn how to draw a line in your home. Naucz się, jak wyznaczać granice w swoim domu. You must learn how to draw a line, make a law in your own home God has given to you. W domu, który Bóg ci daje, wprowadź prawo. Your child doesn't like having conversation with you. Twoje dziecko nie lubi z tobą rozmawiać. He likes to be alone in isolation. Lubi być odizolowane, być sam. And then, unfortunately, usually with a phone or computer. Najczęściej pewnie spędza ten czas z komputerem. Computer. Which is a whole world out there. A komputer to cały jeden wielki świat. Where your child can have access to things. Przez które twoje dziecko ma dostęp do różnych rzeczy. In 2010, I lost a student who committed suicide. W 2009 jeden z moich uczniów popełnił samobójstwo. His name is Martin. Miał na imię Marcin. 14 years old kid. 14 lat. And he took his own life. Odebrał sobie życie. Through what? Przez to, chat with friends on the internet. Przez czatowanie ze znajomym na internecie. When your child locks himself in a room. Kiedy twoje dziecko zamyka się w pokoju. If somebody asks you where is your child. A ktoś pyta cię, gdzie jest twoje dziecko? Don't ever say that my child is alone in his room. To nie odpowiadaj, że siedzi sobie sam w pokoju. Your right response should be. Twoją właściwą odpowiedzią my child is in a world I don't even know. Moje dziecko jest w świecie, którego ja nie znam. Your child was never alone. Twoje dziecko nigdy nie powinno być same. Nie jest same. He's in a world and you don't even know what is going on. Jest w świecie, o którym samo nie ma pojęcia. That is why they receive all these contrary spirits. Dlatego takie dziecko przyjmuje różnego rodzaju duchy. And sometimes we call it love. Czasami my nazywamy to miłością. The only right my child has in this house. Jedyne prawo, jakie moje dziecko ma w tym domu. Even when he is 18. Nawet kiedy ma 18 lat. It's when he builds his own house. To kiedy zbuduje swój własny dom. And then leaves. I żyje. Leaves the house. Kiedy odejdzie z domu. If he is here with me. Kiedy jest tutaj ze mną. I'm still in charge of his life and in that room. To ja, dopóki on jest w tym domu,
ja cały czas zajmuję, on jest pod moją opieką, pod moim okiem. Even if he pays me rent. Nawet jeżeli będzie wynajmował pokój. The owner of the property has laws controlling his house. To właściciel każdego miejsca, które wynajmuje, ma prawa. Until you get to age of maturity. Aż dojdzie do wieku dojrzałości. When I know I'm no longer responsible for your life. Gdzie wiem, że więcej już nie odpowiadam za twoje życie. But I will not allow contrary spirit. Ale nie pozwolę, żeby jakieś przeciwne duchy. According to the grace God has given to me. Względem łaski, jaką Bóg mi dał. So the point I'm saying here is this. Więc co tutaj chcę powiedzieć? That there are principalities and powers. Że są zwierzchności i moce. That torment people. Które przejmują, przechwycają ludzi. And then the Bible says. I Biblia mówi. Says the weapon. Że. Że broń. Come. Okay. Take it. Go that way. Go that way. Good girl. No, take a tissue. Praise God. Father God. Hallelujah. Alleluia. Now what she says. So says, for we wrestle against flesh and blood. Nie walczymy z ludźmi, but against principalities. Ale ze zwierzchnościami. You're not fighting your wife. Nie walczy ze swoją. You're not fighting your husband. Nie walczy ze swoim mężem. You're not fighting your child. Nie walczy ze swoim. You're not fighting your boss. Nie walczy ze swoim. There are principalities that possess people. Ale są pewne zwierzchności, które przejmują ludzi. Just like when a man is drunk. Tylko jak pijany człowiek. The man is controlled by that alcohol. Jego kontroluje taki alkohol. He doesn't know what he's doing. On nie wie, co robi. He's controlled by the alcohol he's taking. Kontroluje go alkohol, który spożywa. Hallelujah. I'm just going to highlight to you. Chcę wam powiedzieć. That even in this world. Że nawet na tym świecie. We have so many dimensions of it. Jest tyle wymiarów tego świata. How was Abraham able to hear God clearly? Jak Abraham był w stanie wyraźnie słyszeć Boga? Jak? Let me tell you why. Powiem dlaczego. From what you've just read. Z tego, co usłyszeliśmy, you can tell, możemy powiedzieć, we have different dimensions, że mamy wiele różnych wymiarów. And it's important the dimension you give your ears to. Jest bardzo ważne, na który wymiar nastawiamy ucho. It is very important. Jest bardzo ważne. The dimension you give your hearing to. Na który wymiar nastawiamy ucho. Just receive that praise. Just take this phone, go upstairs. Take the phone. Go to me. Go upstairs. Go. Bye-bye. Love you. Good girl, love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Go to me. Praise the Lord. Panie, Panie. It is important. Jest ważne. The dimension you give your hearing to. Na który wymiar nastawiasz ucho. It is very important. Bardzo ważne. Abraham then. Abraham. Was able to hear God. Zatem był w stanie usłyszeć Boga. Why? Dlaczego? Because he understood. Dlatego, że zrozumiał. Through revelation. Przez objawienie. Even though he was in that nation. Nawet kiedy był w tamtym narodzie. Even though he had his brothers and sisters. Nawet kiedy miał ze sobą swoich braci even i siostry. Even though he had his parents, uncles and all that nawet around jego him. Kuzynostwo, rodzini, bracia, wujostwo było z nim. Abraham understood. Abraham zrozumiał. That he was not part of that environment. Że nie był częścią tamtego środowiska. Child of God, when you got born again. Kiedy stajesz się nowonarodzony. Holy Ghost took your body. Duch Święty przejmuje twoje ciało. He took your body. Bierze twoje ciało. And gave it to Jesus. I daje je Jezusowi. Christ now lives in you. Teraz Chrystus in spirit and in faith. Duchem i wiarą. Your identity is changed. Twoja tożsamość zmienia się. Jesus said to them. Jezus powiedział. Who is my brother? Who is my sister? Kto jest moim, kim jest moja siostra, kim jest mój brat? Who is my father, who is my mother? Kto jest moją matką czy ojcem? Only those that hear and do the word of God. Tylko ci, którzy słyszą i czynią słowo. Jesus said in John chapter 14 verse 15. Could you find that, please? John chapter 14 verse 15. Jana 14:15. Hallelujah, Jesus. Thank you, mighty God. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegali moich przykazań. If you love me, you keep my commandment, right? If you love me, jeśli mnie kochacie, you will respond to me. Będziecie mi odpowiadać. Information is not enough, you cannot respond if you don't respond to it.
Sama informacja nie wystarczy, jeżeli nie odpowiemy na nie. And you cannot respond if you don't understand your identity. Nie da się odpowiedzieć, jeżeli nie rozumiemy swojej tożsamości. For you now as a child of God, dla was teraz, you must ask yourself a question. Musicie zadać sobie pytanie. Who am I really? Kim naprawdę jestem? What is my life all about? O co chodzi w moim życiu? What is my life all about? O co tak naprawdę chodzi w moim Who życiu? Who am I? Kim jestem? Am I really a child of God? Czy jestem na pewno dzieckiem Bożym? If I'm a child of God, jeżeli jestem, do I respond to God's word? To czy odpowiadam na Boże słowo? Jesus said, Jezus mówi, if you love me, jeśli mnie keep kochasz, my commandments. To przestrzegaj moich przykazów. It's not enough to hear. Nie wystarczy słyszeć. And not respond. I nie odpowiedzieć. Abraham was able to respond. Abraham był w stanie odpowiedzieć. Why? Dlaczego? He understood his identity. Zrozumiał swoją tożsamość. Child of God. Dziecko Boże. Today I wanted to know clearly. Chcę, żebyś dzisiaj naprawdę wyraźnie, przejrzyście. That you are a child of God. Dostrzegł to, że jesteś dzieckiem Bożym. You are a child of God. Jesteś dzieckiem When Bożym. You said, Lord Jesus, come into my life. Kiedy wyznałeś, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. He did. To on to zrobił. He did. On to And he gave you a new spirit. Dał ci nowego ducha. A new identity. Nową tożsamość. That is why you're listening to me this morning. Dlatego dzisiaj rano słuchasz. Because the love of God Bo miłość Boga have saved you from this world of darkness. Ocaliła cię z tej ciemności. And has made you the light of the world. Uczyniła ci światłem świata. Has made you the salt of the earth. Solą ziemi. Has poured love over your heart. Wylała miłość w twoje serce. Poured love in your heart. Wylała miłość w twoje that serce. You can love those that are unlovable. Żebyś był w stanie kochać tych, którym nie da się kochać. Those that don't even love themselves. Nawet tych, którzy sami siebie nie kochają. But you have the grace to love them. Ale ty masz łaskę, aby ich kochać. That is your new identity. To jest twoja nowa tożsamość. Give me Galatians chapter 5 verse 25, please. Galatians chapter 5 verse 25. Galatians. Galatów 5. Five twenty-five, please. 5:25. Jeśli żyjemy dzięki Duchowi, postępujmy również zgodnie ze wskazaniami Ducha. Says, if you live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us walk in the Spirit. Chodźmy w Duchu. When you received Christ in your life, kiedy przyjąłeś Jezusa do swojego życia, you should also walk in that Spirit. To powinieneś chodzić właśnie w tym Duchu. I know Abraham walked in the Spirit. Abraham chodził. In the Old Testament, there are lots of saints in the Old Testament that walked in the Spirit. Should I tell you about Gideon? Is it Enoch? Enoch walked with God and God took him, literally took him. Enoch chodził z Bogiem i Bóg dosłownie go wziął. The Bible says, so if you live in the Spirit, jeśli żyjemy dzięki Duchowi, walk in the Spirit. Ja wam postępujmy również zgodnie ze wskazówkami. It's when you walk in the Spirit, bo kiedy chodzisz, that you can hear God. Będziesz w stanie usłyszeć. Because God is a Spirit. Bo Bóg to Duch. And He can use lots of things to speak to you. I On jest w stanie użyć wiele rzeczy, które, przez które przemówi do ciebie. He can use the minister of the gospel like He's using me now. Może użyć męża Bożego, tak jak używa mnie teraz. So he uses us to speak to you. Używa nas, żebyśmy przemawiali do was. He can speak to you directly to your spirit. Może przemawiać bezpośrednio do waszego ducha. But you won't be able to hear not the voice that is speaking to you if you do not understand your identity and your world. Jeżeli nie rozumiesz swojej tożsamości, you are a spirit. To nie będziesz w stanie zrozumieć. You are a spirit. Jesteś duchem. You are a spirit. Jesteś duchem. And God is a spirit. I Bóg jest duchem. And though you are in this physical world, i mimo że jesteś na tym świecie fizycznym, though you are in this physical world, mimo że jesteś na you tym are not part świecie, of this world, to nie jesteś częścią tego świata. You are here as a banner. Jesteś tu jak taki baner. To show people salvation. Aby pokazać ludziom, powiedzieć im o zbawieniu. To show people Christ. Pokazać im Chrystusa. Bible says we should not conform to this world. Biblia mówi, że mamy nie odpowiadać temu światu. We shouldn't conform to the world. Nie mamy potwierdzać temu światu. We are aliens to this world. Bo jesteśmy obcymi na tym świecie. Most of you are spending your time. Wielu z was spędzacie swój czas. Trying to please people that can never understand you. Przypodobać się ludziom, którzy i tak nigdy was nie zrozumieją. Their mind has been taken over.
Ich umysł został przejęty. By the prince of this world. Z księcia tego świata. They don't understand what you do. Oni nie rozumieją tego, co ty robisz. They don't understand your language. Nie rozumieją waszego języka. Because you're not part of them. Bo nie jesteście częścią nich. Child of God. Dziecko Boże. There is great need for you to hear God in this time. Jest wielka potrzeba, aby słyszał Boga właśnie w tym czasie. There is great need for you to hear God and hear clearly this time. Aby słyszał Go naprawdę wyraźnie, jasno, przejrzyście. We are living in the age of information technology, they call it. Żyjemy teraz w wieku informacji, czy powiedziałbym technologii. Where you can hear anything you want to hear. Gdzie można usłyszeć co tylko się chce. At the click of a button, it can be exposed to anything you want. Kliknięcie enter można usłyszeć co tylko chce. Therefore, it becomes important. Dlatego staje się ważne. That your ears. Żeby wasze uszy. Are clean to hear God and hear Him clearly. Słyszały Boga. Naprawdę wyraźnie przejrzyście. You are a spirit. Jesteś duchem. You are a spirit. Jesteś duchem. You are a spirit child of God. Dziecko Boże, jesteś duchem. And your God is a spirit. I twój Bóg jest duchem. Even though that you are in this world. I nawet jeżeli jesteś na tym świecie. You must have the mindset that you are not part of the people in this world. To musisz mieć umysł taki, który pojmuje to, że nie jesteś częścią tego świata, pomimo, że jesteś na tym świecie. These are not mere words. I to nie są jakieś zwykłe słowa. These are not mere words. To nie są zwykłe this słowa. Is the reality of a Christian life. To jest rzeczywistość życia chrześcijanina. That though we are in this world, że nawet będąc we na are tym not świecie, part of it. Nie jesteśmy częścią tego świata. That is why our hunger is different. Dlatego nasz głód jest inny. Our desires are different. Nasze pragnienia są inne. People want to lie in bed on Sunday and chill. Ludzie chcą sobie leżeć całą niedzielę w łóżku. Want to go to church on Sunday and pray. Chcą iść do kościoła w niedzielę i się modlić. People want to go to club on Saturdays and get drunk and do whatever they want. W sobotę chcą sobie iść do klubu i napić się do nieprzytomności. It becomes part of their life. I staje się to częścią ich życia. When they think of Saturday, they get excited. Kiedy już myślą o sobocie, popadają w ekscytację. That is not your excitement. Ale to nie jest twoja ekscytacja. You don't even think about it. Nawet o tym nie myślisz. It's not in your program. To nie jest w twoim programie. You know why? Wiesz dlaczego? Because you are different. Jesteś inny. But you need to maximize your difference. Ale musisz zmaksymalizować tą swoją różnicę. You need to get the best of the thing that made you different. Musisz wyciągnąć to najlepsze z tego, co sprawiło, że jesteś inny. Eat the word. Jedz. Drink the word. Wyciągaj to słowo, wysysaj to słowo. Swallow the word. Połykaj to słowo. Eat this word. Jedz słowo. Drink this word. Pij to słowo. Swallow this word. Połykaj. Because your life is in it. Bo twoje życie jest w nim. This is the manual for your life as a child of God. To jest manual, instrukcja obsługi twojego życia. Everything God wrote here. Wszystko to, co Bóg tu napisał. Is a love letter to you, a child of God. Jest miłosnym listem do ciebie. Telling you how to navigate through this new life you have. Jak masz iść przez to życie, które On ci dał? As you receive this communion this morning, przyjmując dzisiaj tę komunię, I pray for you. Modlę się o was. That you will receive grace to hear clearly. Abyście otrzymali łaskę jasnego, wyraźnego słyszenia. Because what you hear, bo to, co słyszysz, controls your life. Kontroluje twoje życie. What you hear, to, co słyszysz, controls your decision. Kontroluje twoje decyzje. What you hear, to, czego słuchasz, controls your destiny. Kontroluje twoje przeznaczenie. Thank you, mighty God. Dziękuję ci potężnie. Na walikę zibro, koli mahanda rekabas. Lekę leka zibro, loko zente, ila mahanda rekabosie taja. Thank you, mighty God. Dziękuję ci potężnie, Boże. Child of God, as you receive this communion today, Dziecko Boże, przyjmując dzisiaj tę komunię, I pray for you, modlę się o was, that the Spirit of Christ, aby Duch Chrystusa, that you received, którego przyjęliście. We have cleared the cloud over your head. Oczyścił chmurę nad waszą głową. And that you will learn how to hear God. I abyście nauczyli się, jak wyraźnie słyszeć Boga. In the name of Jesus. Jak przejrzyście go. Please receive the communion. Przyjmijcie. Hallelujah. I pray for you today. Modlę się o was dzisiaj. In the name that is above every name, imieniu, thank które you, jest Jesus. Ponad wszelkim imieniem. I want to pray for somebody now watching me. Chcę pomodlić się teraz o kogoś, kto ogląda. Now this is not physical. I to nie jest teraz fizyczne. I want to pray over your hearing. Chcę
Chcę pomodlić się o twój słuch. Ostatnio odczuwasz jakieś drapanie w uszach. And your right ear. Twoje prawe ucho. Is giving you a problem. Masz problem z tym uchem. Thank you, Holy Ghost. Dziękuję ci, Duchu. I'm going to pray for you. Pomodlę się teraz o ciebie. And I'm going to pray for you that are watching us today. Jak również o wszystkich tych, którzy oglądali dzisiaj. I'm expecting testimonies. Oczekuję świadectw. That you will write and say, Pastor James. Napiszesz, Pastorze James. I can hear clearly now. Ja teraz wyraźnie słyszę. I hear better now, Pastor James. Ja teraz naprawdę w sposób czysty. I hear God very well. Czysty teraz sposób słyszę i odbieram. Słyszę. And for a person that's got this natural osoby, problem with the ear. Ma ten fizyczny problem z uchem. I'm praying for you. Modlę się o ciebie. I command your hearing now. I rozkazuję teraz do twojego słuchu. To be restored in the name of Jesus. Aby zostało odbudowane w imieniu Jezusa. I command your hearing to be restored. Rozkazuję twojemu uchu, aby został odbudowany. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. And I pray for all of you that are watching us modlę today. Modlę się o wszystkich was, którzy oglądacie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Receive grace. Przyjmijcie łaskę. To hear God spiritually. Aby słyszeć Boga. To know when He wants you to stop. Aby wiedzieć i słyszeć, kiedy On chce, abyś przystał. When He wants you to move. Kiedy chce, abyś ruszył. When He wants you to speak. Kiedy chce, abyś mówił. When He wants to be silent. Kiedy chce, abyś milczał. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I decree and I declare. Ja deklaruję i ogłaszam. That your spiritual hearing will be enlightened. Twoje duchowe uszy. Są oświetlone. To the glory of God. Ku chwale Boga. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. The Lord is your shepherd. Pan jest twoim pasterzem. You are never going to be in lack of anything. Nigdy nie będzie ci brakować. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. The Lord is your shepherd. Pan jest twoim pasterzem. And you are never going to be in lack of anything. Nigdy nie będzie ci brakować. Malefro lokozikra marla basataya. No matter the turbulence you go through in your life. Niezależnie od turbulencji, jakie są. Your God has promised. Twój Bóg obieca. He will never leave you nor forsake you. Że nigdy cię nie zostawi i nie zapomni. Child of God. Dziecko Boże. No matter the storm you're going through right now. Niezależnie od tego sztormu, jaki dzieje się teraz. God is with you. Bóg jest z tobą. And I decree and I declare. Ja deklaruję i ogłaszam. According to the word of God. Wedle słowa Bożego. The glory that will come out of your turbulence and your storm. Chwała, jaka wyjdzie z tego sztormu. We go far beyond your storm and your turbulence. Będzie ponad tym sztormem i turbulencją. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Goodness and mercy. Dobro i miłość. Are following you. Towarzyszą ci. Goodness and mercy. Dobro i miłość. Are following you. Towarzyszą ci. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I pray for you and your family. Modlę się o ciebie i twoją rodzinę. No more shame. Nigdy więcej wstyd. No more disunity. Nigdy więcej. In the name of Jesus. W imieniu and in the power of the Holy Ghost. Paleke zibro on kalamasha kai. Lenka na bazi krela mahazan dali kalaboso. Faleke zibro on kalabos. Meleba la kaze keli krela mahazan tai. Lavaloko zibro on kalabasa kai sakai. Lenda la bahashanta. Thank you, mighty God. Dziękuję ci potężny Bogu. Thank you, Mary God. Dziękuję ci potężny Bogu. In the name of Jesus. Imię Jezus. Amen. Amen. And amen. Amen. Listen, child of God. Posłuchajcie. Step into today. Wejdźcie w in power and authority. Mocy i autorytet. For this is your day. Bo to jest wasz dzień. A beautiful day the Lord has made for you. Piękny dzień, który Pan uczynił. And you have every right to rejoice and be glad in it. I macie wszelkie prawo, aby się nim cieszyć i radować. This is Pastor James. Pastor James. Angela James. I żona. All the way from Warsaw, Poland. Z Warszawy, z Polski. I want to say thank you for the t-shirt. Dziękujemy za koszulki. Thank you so much. God bless you. Niech Bóg cię błogosławi. We know we love you. Wiesz, że my cię love you. But most importantly. Ale co ważniejsze. God loves you more. Bóg kocha was bardzo. Have a beautiful day. Miejcie piękny, cudowny dzień. And I'll see you in church tomorrow. Widzimy się jutro. Bye-bye. Goście. Pa.